Hey! Can it be the Blue Eyes White Dragon in a dump like this? It is the card I've been searching for. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 najdroższych kart Yu-Gi-Oh! Now I activate a magic card known as Gold Sarcophagus! Meet Mechanical Chaser and Ground Attacker Bugroth! More machine cards! Przyjrzymy się jednym z najcenniejszych i najdroższych kart, które pojawiły się w karciance Yu-Gi-Oh! Bierzemy pod uwagę szacunkową wartość kart na podstawie ich rzadkości, statów i cen wywoławczych na eBayu. Jaka jedyna w swoim rodzaju bezcenna karta zasługuje na miejsce na liście? Dajcie znać w komentarzach! Numer 10. Skuna, Leonan Rakan. Jeśli chodzi o bezcenne karty Yu-Gi-Oh!, Skuna to tylko wierzchołek góry lodowej. This one is very, very hard to find, an expensive item indeed. It's, I think there's only 6 of this in the world. W przeciwieństwie do większości, które można znaleźć w obiegu, ta rzadka, oryginalna karta Wojownika Bestii była jedną z ekskluzywnych nagród Mistrzostw Świata 2009. Uważa się, że istnieje tylko 6 kopii, więc mało prawdopodobne, że znajdziecie ją online. Pierwotnie była wyceniona na $6000, ale w 2018 roku jej wartość szacowano na około 7,5. Nie można jej używać w oficjalnych pojedynkach, ale to nadal unikat godny każdej kolekcji. But a second prize has not been printed before, so this one is still priceless. Numer 9. Niebieskooki Biały Smok. Jeden z najpotężniejszych i najbardziej kultowych potworów. A większość tych kart kosztuje tyle, że stać na nie tylko kogoś pokroju Kaiby. Hey! Can it be the Blue Eyes White Dragon in a dump like this? It is the card I've been searching for. W 2017 roku użytkownik Twittera Night Miyabi, by zapłacić za edukację córki, sprzedał 4 rzadkie japońskie smoki, a każdy z nich był wart ponad $5000. Inny rzadki typ niebieskookiego to ten z Dark Duel Stories z 2002 roku, których wartość wynosi średnio od 10 do 20 tysięcy dolarów. Jednak klejnotem w koronie niebieskookiego są pierwsze wydania z Legend of Blue Eyes z 2002 roku, z cenami wywoławczymi setek tysięcy dolarów. I summon Blue Eyes White Dragon! W maju tego roku jedna z tych kart sprzedała się na eBayu za ponad $55,000. Guys, this is the Grail right here. This is Kaiba himself. Numer 8. Mechanical Chaser. Może nie wygląda, ale kiedyś był jednym z najlepszych czterogwiazdkowych atakujących. One card in particular embodies the very essence of power creep, Mechanical Chaser. Większość wersji tej karty jest powszechna, ale odpowiednia kopia może zarobić tysiące dolarów. W pakiecie turniejowym pierwszego sezonu można wyciągnąć bardzo rzadką wersję Mechanical Chasera. Oh, Mechanical Chaser! No way! One in 108 packs and I got it! Wielu kolekcjonerów uważa tę kartę za niezwykle cenną. Wartość Mechanical Chasera w idealnym stanie może osiągać nawet $20,000. Niedawno ta karta została sprzedana na eBayu za ponad $10,000. Nieźle jak na kartę, która w anime została przywołana tylko raz. Meet Mechanical Chaser and Ground Attacker Bugroth! More machine cards! Numer 7. Złoty sarkofag. W Yu-Gi-Oh! To odpowiednik Arki Przymierza. Karta zaklęcia Złoty Sarkofag jest jedynym w swoim rodzaju artefaktem. W anime Yugi użył jej do pokonania Faroa, ale realna karta może mieć inny efekt, chociaż też przeważa szale. Now I activate a magic card known as Gold Sarcophagus! Są dwie wersje tej karty, które najbardziej się wyróżniają. Pierwsza to karta promocyjna z trasy Faroa Tour 2007 z ceną wywoławczą prawie $26,000 na eBayu. Jest też wersja z serii Shonen Jump Championship, która w czerwcu 2021 została sprzedana na eBayu za ponad $14,000.
Numer 6. Cyberstein. Może kosztuje wiele, ale dla najbardziej lojalnych kolekcjonerów odpowiedni Cyberstein jest wart każdej ceny. A BGS 8.5 Near Mint to Mint. Near Mint to Mint. Cyberstein. Najbardziej pożądana wersja tej karty była przyznawana zwycięzcom Mistrzostw Shonen Jump 2004 z PSA 8 i tak jest warta co najmniej kilka tysięcy dolarów. Ostatnio Cyberstein z BGS 9.5 został sprzedany na eBayu za ponad 20 tysięcy dolarów, a inny osiągnął cenę ponad 45 tysięcy. Posiadacze Cybersteina z oceną PSA 10 w idealnym stanie mają kartę, której wartość obecnie przekracza 30 tysięcy dolarów. Numer 5. Mroczna Magiczka. Jest jedną z najbardziej kultowych waifu serii, więc nic dziwnego, że ta urocza czarodziejka stała się tak cenna. Istnieje kilka różnych wersji magiczki, a każda z nich ma wartość od kilkuset do kilku tysięcy dolarów. Sekretna karta z Magician's Force z 2003 roku jest uważana za jedną z najrzadszych. Behold! Dark magic energies! Please hear my call! Jedna taka karta została sprzedana na eBayu na początku tego roku za prawie 10 tysięcy dolarów, a inna osiągnęła cenę wywoławczą prawie 30 tysięcy. Istnieją jeszcze droższe wersje, jak te z limitowanej edycji, sprzedawanej wyłącznie podczas japońskiej loterii. Podobno jest warta 50 tysięcy dolarów. This is actually kind of hard to get. Well, it's not that hard to get. It came with the DVD memorabilia release. Numer 4. Kaiser Eagle. Heaven's Mandate. Jeśli chodzi o karty nagród z mistrzostw, nie bywają większe ani droższe niż Kaiser Eagle. Ten bardzo rzadki potwór łączony był nagrodą dla zwycięzcy Mistrzostw Świata Yu-Gi-Oh! W 2019 roku. Jego wartość zmieniła się w ciągu ostatnich 2 lat, ale pierwotnie był wyceniany na ponad 100 tysięcy dolarów. W chwili pisania tego tekstu zapieczętowana wersja tej karty pojawiła się na eBayu z ceną wywoławczą 140 tysięcy dolarów. Cena godna cesarza, a w tym wypadku Kaisera. Numer 3. Tyler the Great Warrior. Tyler the Great Warrior to osobna liga. W przeciwieństwie do większości kart, ta została zaprojektowana w 2002 roku przez fana Tylera Grisa, u którego w wieku 14 lat zdiagnozowano rzadką odmianę raka wątroby. Tyler in 2002 got a wish granted to him by the Make-A-Wish Foundation. At the time, he was dealing with a really rare form of cancer, to my understanding, and as far as history goes, and the Make-A-Wish Foundation decided to grant him one wish. Walka Tylera z rakiem ostatecznie doprowadziła do fundacji Make-A-Wish, która dała mu możliwość zaprojektowania własnej karty Yu-Gi-Oh! I tak narodził się Tyler the Great Warrior. Lata później Tylerowi, który w pełni wyzdrowiał, zaoferowano ponad 75 tysięcy dolarów za jego oryginalną kartę. Biorąc pod uwagę wyjątkowe pochodzenie i inspirującą historię karty, można powiedzieć, że jest bezcenna. Numer 2. Niebieskooki ostateczny smok. Oprócz najwyższego ataku i obrony ze wszystkich potworów bez efektu, ten smok jest również kluczem do przywołania równie potężnego niebieskookiego lśniącego smoka. Chociaż istnieje wiele rzadkich i drogich wersji tej karty, niebieskooki ostateczny smok z T3 wybija się na ich tle. Rzadkie zapieczętowane pudełko, będące nagrodą w serii Mistrzostw Azji w 2001 roku, zawiera autograf Kazuki Takahashi, twórcy franczyzy Yu-Gi-Oh! Now, behold the power of my Blue Eyes Ultimate Dragon! The strongest monster in Kaiba's deck! Właściciel tej karty chciał sprzedać ją w 2016 roku za 900 milionów dolarów, ale została później wystawiona w Card Shop Spiral w Tokio, gdzie można ją kupić za ponad 400 tysięcy dolarów.
Zanim ujawnimy nasz numer 1, pora na kilka wyróżnień. Cień Magii. Pierwsza edycja Legend of Blue Eyes. Ponad 17 tysięcy dolarów. Crash Card Virus Shonen Jump Championship. Od 9,5 do 65 tysięcy dolarów. Armament of the Lethal Lords. Mistrzostwa Świata 2006. 9 tysięcy dolarów. Des Volstgalf Shonen Jump Championship. Od 9600 do 35 tysięcy dolarów. Tyr The Vanquishing Warlord. Mistrzostwa Świata 2008. Od 7 do 170 tysięcy dolarów. Publikujemy nowe filmy każdego tygodnia. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Żołnierz Czarnego Blasku. Wartość tej karty jest nie z tego świata, a nawet wymiaru. Who'd have thought there'd be a way of bringing that kick-butt monster out of Yugi's deck? Po pierwszych japońskich mistrzostwach Yu-Gi-Oh! W 1999 roku zwycięzca otrzymał jedyną w swoim rodzaju stalową wersję żołnierza Czarnego Blasku. W 2013 roku próbowano sprzedać tę kartę za 10 milionów dolarów. Nie wiadomo, czy karta się sprzedała za tę cenę. Krążą plotki, że poszła za 2 miliony dolarów. Jeśli to nie jest wystarczająco imponujące, ta karta ma zaszczyt być uważana za jedną z najdroższych kart kolekcjonerskich wszechczasów. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.